Piotr Morawski, firma Milwaukee. Chciałbym Wam pokazać, co w naszych rękawicach oznaczają piktogramy. Na samej górze mamy rozmiar od 7 do 11. Poniżej mamy numer katalogowy, później mamy normę N388 oraz oznaczenia przecięcia, ścierania, rozerwania. Tutaj mamy akurat poziom D na przecięcie. I przejdźmy do piktogramów. Tutaj mamy zapisane, że mamy odporność na antyprzecięcie, smart swipe, czyli możemy używać telefonów oraz ekranów dotykowych. Dodatkowo tutaj mamy odporność na przekucia oraz pewny chwyt i wytrzymałość naszych rękawic. Poziom A jest najniższym poziomem, czyli są ochronne w stopniu do podstawowych prac. Później po kolei, tam gdzie mamy większe zagrożenie na antyprzecięcie, to musimy sobie dostosować dane rękawice. Poziom C już używamy przy blachach, przy profilach, tam gdzie mamy lekko obrobioną blachę. Dalej możemy przejść do poziomu D, gdzie już jest ostrzejsza i cieńsza blacha. Poziom E oraz poziom F przy bardzo ostrych blachach oraz przy pracy w szkle. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że nie każda rękawica jest do wszystkiego, ponieważ tutaj mam też różnice. Rękawice nitrylowe oraz rękawice poliuretanowe. Różnica między nimi polega na tym, że poliuretan używamy w środowisku suchym, czyli tak jak tutaj, środowisko suche, ponieważ kiedy one dostaną oleju czy po prostu wody, nie będziemy mieć pewnego chwytu, nie będziemy mieć komfortu pracy i stwarzamy niebezpieczeństwo. Jeśli chodzi tutaj o te rękawice, są rękawice nitrylowe, które w pracy w zaolejonym środowisku po prostu będziemy mieć pewny chwyt oraz nie będą nam przepuszczać oleju do dłoni. Poziom F. Dodatkowo mamy nitrylowe zalanie w miejscu najbardziej najfragilniejszym rękawicy, między kciukiem a palcem wskazującym, ponieważ tutaj najczęściej następuje przetarcie lub rozerwanie. Do tego jest to rękawica o podwyższonej manualności, czyli będziemy mogli mniejsze elementy łatwiej chwytać, ale również są dostępne, tylko pamiętajmy, że to już są rękawice poliuretanowe, czyli do pracy w środowisku suchym. Tutaj mamy poziom kolejno B, C oraz D, oznaczone również kolorami. Niebieski B, czarny C oraz szary poziom D. Jeśli chodzi o te rękawice, tak samo mamy wzmocnienie tutaj, poliuretan, czyli praca sucha, jeszcze raz powtórzę, oraz nie ma różnicy w manualności, czyli mamy wyższy poziom antyprzecięcia, ale nie odczujemy tego na manualności. Dlatego polecam również rękawice nasze, z tego powodu, że trzeba dbać o swoje dłonie i zapraszam do sprawdzenia naszej rękawicy. Wszystkie rękawice, które tutaj zaprezentowałem, które widzieliście, są dostępne w sieci Hurtownik.pl.